Siemano, dzisiaj taka rzeczka, jakiś most drogowy, ze mną Marcin, sprawdzimy co tu zalega w tej miejscówce. Wody jak widać żnie, ale po ostatnich opadach to nie jest dziwne. Dobra, lecimy do wody. Dobra, wyszła taka holender, nie mam szelek, przyznaję się bez bicia. Wyszła taka tacka z piekarnika. Tu wyszło takich trochę dziadost. Nie wiem co to jest. Czy to jest dusza z żelazka? Mi się wydaje, że tak, że chyba dusza z żelazka to jest. O, teraz patrzcie, nawet żebym nie wiedział. Widzicie miedziuchę? Jakiś transformatorek wyszedł. To jest coś ciężkiego, nie wiem, jakiś czop taki. Kawałek jakiegoś przewodu, ale leciutki, chyba aluminiowy. No ale zabrałem. Dobra, tak to będzie wyglądać. No. Bez tych szelek tragedia, no ale nie jestem swoim samochodem, moją mechanika i wszystko mi zostało. Ja w starych woderach, takich przez 3 lat, już czuję, że mi gdzieś tam przecieka. Oczywiście w samochodzie 2 pary są, no ale co zrobić? Dobrze, chociaż magnes wyciągam. Dobra, do następnego. Dobra, tak wygląda. Nic ciekawego, kawałek pieca. Rusztu wyszło, nie rusztu, drzwiczek. Byliśmy w tą stronę. W tamtą stronę żeśmy przeszli. To wyszło tyle. To pokazywałem, jeszcze drogą wyszło takie jakieś... Nie wiem. Tu był chyba sztyl z czegoś, ale co to było? Nie wiem. I parę dupsów małych. Jedziemy na tą samą rzeczkę, tylko w inne miejsce. Tam, gdzie żeśmy chcieli jechać. Po prostu żeśmy przejechali zjazd. I żeśmy powiedzieli, tu też jest rzeka, to spróbujemy tutaj. Ale jedziemy teraz gdzie indziej, do takiego parku bardziej. Dobra, przeszliśmy pod takim mostem. Opa, tak wam pokażę. Fajna rzeczka. Czyściutka woda. To jest rzeka Drama, żeśmy na niej łapali. Idziemy teraz, tak jak mówiłem, w taki park. Wielgachny kawał parku. Spod tego mostu Marcin wyciągnął jakiś kawał żeliwa. Jakaś taka breszka. Mi wpadło jakiś łańcuszek. Dobrze, że psa nie było. Kawałek samochodówki. Jakaś blaszka, taki jakiś kątownik, nie wiem co to jest, blaszka jakaś, jak już gadałem, i tu nie wiem czy ja dobrze myślę, ale chyba dobrze, bo z tego kable wychodzą, to jest chyba trafuk, ale nie będę tu naparzał po tym. Pełno ludzi tu chodzi, już tak na nos jak na idiotów patrzą. Dobra, idziemy w drugą stronę i pokażę co tam wyjdzie. Takie to będzie szarpane, no ale tak to jest bez szelek, a nie. Pozwolę sobie, żeby chodzić z telefonem, bo i tak guzik by z tego było. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, trzecia miejscóweczka. Tu są zwłoki rowerka i jakieś tam... No, głównie zwłoki rowerka, jakieś druty. Tu jest siodełko z rowerka. A tu są 2 ramy. To jest jedna rurka spod siodełka, a to jest druga rurka spod siodełka. No jak widać, to jest jedna rama. Ty, ten rower był różowy chyba. To chyba Flaming na nim przyjechał, co? Pozdro Flaming, jak będziesz oglądał. Chyba różowy rowerek, to chyba pod ciebie. No, tu też końcówka różowa, ale zwłoki. I tu zwłoki drugiego rowerka, zarąbane mega w marasie, w mule i tak dalej. I Marcin wyharatał jakiś zmęczony kilof, ale ten kilof nam dużo pomógł, żeby to wyciągnąć. Dobra, tyle. Szarpane, bo szarpane, ale coś było połowione. Wody dużo. Powiem,
Tu może tego nie będzie widać, ale widać tutaj, jak rżnie ta woda. Tu normalnie jest po kostki wody, jak nie, jak jest ten, ale jest jak jest, padało, to dlatego. Dobra, do następnego razu. Dzięki Marcin za połowy. Cześć. Dobra, ja już się pożegnałem, ale jeszcze ważyć będziemy. Dzisiaj ważymy w plenerze, Marcin wziął wagę. 12 kilo. Drugie wiaderko, 11 kilo. Dobra, jeszcze rama u góry i wyszło 15. 12, 11 i 15. No, w sumie dobry wynik, no prawie 4 dychy, no. Nie? No. Dobra, teraz się już żegnamy. Do następnego, cześć. Cześć.